Tekst manny na 31 sierpnia. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twoich bogów nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Daniela rozdział 3 wersety 17 i 18. Komentarz parauzyjny. Odpowiedź Izraelczyków udzielona Nabuchodonozorowi, nasz Bóg, któremu służymy, jest godna uwagi. Oni nie tylko uznawali i czcili Boga, lecz także mu służyli odpowiednio do nadarzających się sposobności. Drodzy bracia, postanówmy, jak to uczynili trzej Hebrajczycy, że będziemy oddawać cześć i służyć jedynie Panu, naszemu Bogu, że nie będziemy oddawać czci ani służyć sekciarstwu w żadnej z jego licznych form, ani mamonie z jej urokami i nagrodami, ani sławie, ani przyjaciołom, ani samym sobie. Bóg takich szuka, którzy by go chwalili w duchu i w prawdzie, oświadcza nasz Pan i głowa, reprint numer 2494. Komentarz epifaniczny. Kiedykolwiek pod adresem sług Bożych kierowane są groźby, by pobudzić ich do zła lub ograniczyć w dobru, niech pamiętają, że do nich należy trwanie w świadczeniu dobra, a swoje ewentualne wybawienie mają powierzyć woli i mocy Pana. Niech posiadają pełną ufność wiary, że On jest w stanie wybawić ich jeśli zechce, a nawet jeśli nie wybawia ich człowieczeństwa, które i tak jest poświęcone na śmierć, niech pamiętają, że jeśli pozostaną wierni, ich nowa wola, serce i umysł nie doznają szkody, a przez ognisty piec zostaną uwolnione od więzów wiążących ich do ziemi, tak jak w typie Pan wybawił trzech hebrajskich młodzieńców. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 32 werset 11. Wyrwij mi je proszę z ręki brata mego, z ręki Ezawa, boć się go boję, by snać przyszedłszy nie zabił mnie, i matki z synami. Rozdział 50 werset 20. Wyście złe myślili przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobre, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, aby zachował tak wielki lud. Czwarta Mojżeszowa rozdział 20 werset 16. I wołaliśmy do Pana, a wysłuchał głos nasz, i posławszy anioła, wywiódł nas z Egiptu, a otośmy już w Kades, mieście przy granicy twojej. Piąta Mojżeszowa rozdział 23 wersety 4 i 5. Dlatego, że wam nie zabierzeli z chlebem, ani z wodą w drodze, gdyście szli z Egiptu, a że najęli za zapłatę przeciw tobie Balama, syna Beorowego, z Pethor Mesopotamii Syryjskiej, aby cię przeklinał. Acz nie chciał Pan, Bóg twój, wysłuchać Balama, ale obrócił Pan, Bóg twój, tobie jego przekleństwo w błogosławieństwo, bo cię umiłował Pan, Bóg twój. Druga Królewska rozdział 19 wersety 16 i 19. Nakłońże, Panie, ucha Twojego, a usłysz, otwórz, Panie, oczy Twoje, a obacz, usłysz słowa Sennacheryba, który przysłał hańbić Ciebie, Boga żywego. A teraz, Panie Boże nasz, wybaw nas proszę z ręki Jego, aby poznały wszystkie królestwa ziemi, żeś Ty, Panie, sam Bogiem. Pierwsza Kronik rozdział 5 werset 20, a mieli pomoc przeciwko nim. I podani są w rękę ich Hagarańczycy ze wszystkim, co mieli, przeto iż do Boga wołali w bitwie, a On ich wysłuchał, i szufali w Nim. Druga Kronik rozdział 14 wersety 10 i 11, wyciągnął też i Aza przeciw niemu. I uszykowali wojska w dolinie Sefata u Maresy.
Tedy zawołał Aza do Pana, Boga swego, i rzekł: O Panie, Ty nie potrzebujesz wielu, abyś ratował tego, który nie ma potęgi. Ratujże nas, o Panie, Boże nasz, gdyż na Tobie spolegamy, a w imię Twoje idziemy przeciwko temu mnóstwu. Tyś Pan, Bóg nasz, niech nie ma góry nad Tobą człowiek śmiertelny. Estery rozdział 7 werset 10. I powieszono Hamana na onej szubienicy, którą był zgotował Mardocheuszowi. A tak uspokoił się gniew królewski. Psalm 31 wersety od 1 do 4, 9 i od 14 do 17. Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy. W Tobie, Panie, nadzieję mam, niech nie będę zawstydzony na wieki, w sprawiedliwości Twojej wybaw mnie. Nakłoń ku mnie ucha Twego, co rychlej wybaw mnie, bądźże mi mocną skałą, domem obronnym, abyś mnie zachował. Boś Ty jest skałą moją i obroną moją, przetoż dla imienia Twego prowadź mnie i zaprowadź mnie. Aniś mnie zawarł w ręce nieprzyjaciela, aleś postawił na przestrzeństwie nogi moje. Albowiem nasłucham się uszczypków od wielu, w strachu dość zewsząd, gdy się naradzają wespół przeciwko mnie, chytrze przemyśliwając, aby odjęli dusze moje. Ale ja w Tobie mam nadzieję, Panie. Rzekłem, Tyś jest Bogiem moim. W rękach Twoich są czasy moje, wyrwijże mi je z ręki nieprzyjaciół moich, i od tych, którzy mnie prześladują. Oświeć oblicze Twoje nad sługą Twoim, wybaw mnie przez miłosierdzie Twoje. Psalm 50 werset 15. A wzywaj mnie w dzień utrapienia, tedy Cię wyrwę, a Ty mnie uwielbisz. Psalm 105 wersety 14 i 15. Nie dopuszczał nikomu, aby im miał krzywdę czynić, nawet karał dla nich i królów, mówiąc: Nie tykajcie pomazańców moich, a prorokom moim nie czyńcie nic złego. Psalm 146 wersety 8 i 9. Pan otwiera oczy ślepych, Pan podnosi upadłych, Pan miłuje sprawiedliwych. Pan strzeże przychodniów, sierotce i wdowie pomaga, ale drogę niepobożnych podwraca. Przypowieści Salomonowe rozdział 16 wersety 7 i 9. Gdy się podobają Panu drogi człowieka, i nieprzyjaciół jego do zgody z nim przywodzi. Serce człowiecze rozrządza drogi swe, ale Pan sprawuje kroki jego. Rzymian rozdział 8 werset 28. A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. To jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani i są. Filipensów rozdział 1 werset 12. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, iż to, co się ze mną dzieje, na większe pomnożenie Ewangelii wyszło. Pieśni 67, 56, 57, 216, 313, 330. 333. Wiersze Brzasku, 199. Czekaj na Pana. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer 2492. Pytania: czy w tym tygodniu ufałam Panu w kłopotach? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.